Hej, cześć, z tej strony Emil z kanału MStarCraft. Witam wszystkich w moim cyklu USS2, czyli uczymy się StarCrafta 2. Dzisiaj będzie ekspansja na mapie Blistering Sands przeciwko zergom, kiedy gramy protosami. Działa to również przeciwko zergom, kiedy gramy terranami. Nie działa przeciwko protosom oraz terranom w żadnym stopniu, więc tego nie róbcie. Chciałem się dowiedzieć, z jakiej ligi ten jest pan. Później sprawdziłem, on był z Ligi Srebrnej, więc już ciut wyższy poziom niż moje ostatnie dwa USS-y. Tak więc zaczynamy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nasza ekspansja jest w tym miejscu, jak widzicie, kawałek od głównej bazy, duży kawałek od rampy, więc my chcemy zrobić wallina tutaj. Chcemy ścianę z budynków postawić tu. Jeden błąd taki zrobiłem, ten pylon powinien być ciut bardziej w lewo, ale to nie będzie miało wielkiego znaczenia. W międzyczasie, jak jest robiony ten pylon, ten probe uzbierał trochę energii, muszę uzbierać trochę kasy i probe przy 12 wysyłamy kolejnego, a nawet tego samego, żeby zrobił w tym momencie budyneczek, który się nazywa Forge, bo będziemy potrzebować do tego działu, do tej sytuacji. Tak w ogóle to nagrywam to już po raz drugi, bo zapomniałem włączyć nagrywanie i sobie tak leciało, ja taki szczęśliwy, że nic mi się nie tnie, że ładnie, pięknie wszystko jest, a tutaj taki ząg. Ale powtarzam te nagranie z tego względu, że ja sam tutaj grałem i to jest ma być filmik instruktażowy. Bardzo szybko jest kolejny budynek, jest gateway, nie budowałem w międzyczasie żadnych probów, bo potrzebowałem kasy na ten budynek, gdyż mógł być six pool ze strony zerga, czyli spawning pool od razu. Od razu uzbieramy kasę na spawning pool o to i budujemy szybciutko zerglingi, które mają wbiec do bazy i pozbyć się naszych probów. Na tej mapie szybka ekspansja ze strony zergów przed spawning pool to jest podstawa. Można to robić spokojnie, nie ma się tutaj czego przejmować. Czym przejmować? Da się po prostu wszystko zrobić. Pamiętajmy, aby wysyłać nasze skauty, nasze proby na scouting, na zwiad, nazwijcie to sobie jak chcecie, przeszpiegi, jak tylko to może być nazwane. Ta haczerka jest w 100% bezpieczna, bo naprawdę odcinek, jaki muszą przebiec, jest dosyć daleki, chociaż mógłbym się nad nią poznęcać, budując dwa zeloty i ustawiając je w rampie, a trzeciego wysyłając tutaj. Dwa albo trzy zeloty blokują tą rampę bardzo ładnie. O czym musimy pamiętać na tej mapie, to są tylnie wejścia, kamienie po obu stronach, dlatego w tym miejscu dajemy pylona, a tu jak już zauważyliście, jest jeden fotokanon, który obroni nas przed zerlingami, a jak będzie jeszcze jeden, to przed małą grupą też roachy, czyli karakanów. I co tutaj dalej może się dziać? Dziać się będzie to, że będę chciał zrobić jeden taki mały trik, czyli wybudować w tym miejscu pylona i obok fotokanon, żeby odciąć zerga od jego haczerki. Jednak jak to wyjdzie, to zaraz zobaczycie. Moja baza już tutaj jest zabezpieczona. Jest pylon, który ma pilnować tych kamieni. Bardzo ważna rzecz, nie zapominajcie o tym, żeby pilnować ten jego wejścia, bo inaczej ta cała sytuacja bardzo źle się dla was skończy. Tutaj overlord chciał przelecieć, czy mu się uda? Nie uda. Uda mu się. Minimalnie mu się udało. Ja widzicie, chciałem postawić tutaj pylona, zablokować go trochę, bo kasy na to miałem ciut odłożonej, ale niestety nie udało mi się. Pylon się nie wybudował, bo creep się rozprzestrzenił. Drugi zero próbuje dobiec, pomóc w tej sytuacji. Co z tego wyjdzie? Zaraz zobaczycie. Niestety, mały spoiler, nie wyjdzie mi to. Nie udało się. 6 zerlingów powinno przegrać przeciwko 2 zerotom, jeśli się nie mylę. Tego pylona trzeba było skasować, bo nie było najmniejszego sensu i kasa wróciła do mnie. Jest z mojej strony już ekspansja, nie było sensu na nią czekać, bo wiedziałem, że nie będzie dużej ilości jednostek, skoro jest ta druga haczerka. Jakby nie patrzeć, 300 minerałów to jest trochę kasy. Nauczcie się, co ile kosztuje też u wroga, żebyście mogli mniej więcej wiedzieć. Jeżeli nie ma tej haczerki i mija właśnie 6 minuta, to znaczy, że on może mieć tutaj jakąś armię większą. Na przykład 12 więcej zerlingów albo coś innego. Jednak on postanowił iść na dobrą ekonomię i wyjdzie mu to. Jak mu to wyjdzie, no to nie powiem. Na sam koniec zobaczycie. Mój Nexus już jest. Jeżeli chodzi o dochód, to ja mam oczywiście niższy z tego względu, że ta haczery już wyprodukowała pewną ilość dronów. Ja nie przesyłałem swoich probów, bo nie było większego sensu. Przynajmniej na razie, bo jeszcze te linie minerałów nie są tak bardzo
obciążone. I nie wiedziałem tak naprawdę, w co iść, bo powiem wam szczerze, jak gram w tym momencie na serwerze północnoamerykańskim, gram random, żeby próbować różne strategie i akurat trafiła mi się sytuacja, że jestem Protossem przeciwko Zergowi na mapie Blistering Sands i postanowiłem wam to pokazać i nie wiedziałem, w co iść. Postanowiłem więc po chwili namysłu iść w Forgate'a, czyli cztery będą Warp Gate'y i wyrzucać jednostki typu Zeloty i Stalkery i trochę Sentries. Mój nieprzyjaciel na razie ma tylko trochę Zerlingów i ewoluuje swoje haczery do Lair. Przerzuca swoje tutaj te drony, żeby lepszy dochód był. Ja powolutku zaczynam go doganiać, na szczęście. Co jest? Jest Warp Gate Technology i jest Hallucination, czyli halucynacja dla jednostek Sentry. Idzie, pamiętajcie, że jeżeli budujecie drugą ekspansję, macie drugi Nexus, czy pierwszą ekspansję i macie drugi Nexus, żeby te budynki były połączone pod hotkeyem. Wtedy naciskacie jedynkę. Jak to zrobić w ogóle, żeby naciskamy na budynek, trzymamy Shift, zjeżdżamy na drugi budynek, cały czas trzymając Shift, naciskamy lewy przycisk myszy i naciskamy Shift 1 albo Ctrl 1, nie wiem, ja to już robię odruchowo, więc nawet nie pamiętam, co naciskamy. Chyba Ctrl 1 wtedy. Tak, że to jest grupa kontrolna 1. O Boże, już nawet takich rzeczy nie pamiętam i robię to bez myślenia. Jest Sentry, zaraz będzie halucynacja, ona się do czegoś przyda później, zaraz wam pokażę czego. Jeżeli chcecie wiedzieć, po co jest ten pylon, to on jest bardzo ważny na tej mapie, żeby jakiś Nidus-Worm nam tutaj nie wyskoczył i Zerlingi nie wbiegły do naszej bazy. Naprawdę baza jest bardzo duża i trzeba o tym pamiętać, szczególnie na tej mapie. Zauważyłem, że na serwerze północnoamerykańskim Nidus-Worm jest bardzo, bardzo popularny. Na europejskim już jakby trochę mniej, co nie powiem, żeby mnie cię szyło, po prostu inaczej się gra, coś o czym trzeba pamiętać. Tu zapomniałem ustawić tego Zelota na hold i on niestety zginie otoczony przez Zerlingi. Pamiętajcie, ustawcie je na hold. Dlaczego mają być dwa Zeloty? Żeby jak coś podbiec i przeatakować jednostki, które chcą zniszczyć te kamienie. Zobaczmy, czy już ta moja halucynacja jest gotowa. Tak, halucynacja jest gotowa. Mam na nią energię i poszedł Feniks. Feniks ma w tym momencie dwojakie znaczenie. Raz, przeciwnik nie wie, że to jest halucynacja. On widzi go jako zwykłego Feniksa. Nawet jego jednostki uważają, że są atakowane, chociaż nic im się nie dzieje. Gdzie nic tutaj się nie stało. Ale patrzyłem dalej Feniksa. Chciałem zeskautować bazę, bo wysłanie tam jakiegoś próba nic by nie dało. I co zobaczyłem? Zobaczyłem Spire, zobaczyłem podwójną haczerkę, że druga się buduje. I tutaj też przyleciałem i nawet pozwoliłem, żeby ten Feniks zginął, co jest błędem, bo nieprzyjaciel mógł zobaczyć, że tu nie ma, ma zero killsów. Niekoniecznie on się zrozumiał, że to jest halucynacja. Ma dwie królowe w głównej bazie, jedną królową tutaj, teoretycznie dobrze, chociaż jedna królowa powinna rozprzestrzeniać cały czas creep. Te creep-tumory powinny być jeden przy drugim non-stop. Jak widzicie, dochód mu jest ciut niższy od Zerga, ale to dlatego, że ja po prostu miałem nadwyżkę minerałów i zagapiłem się, nie wiedziałem, co z tym zrobić. Macie taką nadwyżkę minerałów, budujecie próby i to dużo. Czy gracie Protossem, Zergiem, czy Teranem, budujecie Harvestery. Ja jestem w tym momencie 6 w plecy i to widać w minerałach. Jak zobaczyłem ten Spire, to wiedziałem, że mogą czekać mnie dwie rzeczy. Tak naprawdę Mass Mutas, czyli bardzo duża ilość mutalingów, albo mutalisków, albo właśnie mutalingi, czyli połączenie zerlingów i mutalisków w bardzo śmiertelną broń, bo jeżeli pójdziecie w dużą ilość stalkerów przeciwko tym mutaliskom, to zerlingi was zjedzą. Jeżeli pójdziecie w dużą ilość zelotów, to wtedy mutaliski was rozwalą. Więc to musi być taka mieszanka armii, najlepiej niekoniecznie pół na pół, dajmy na to 60%, to muszą być stalkery, 25% zeloty i 15 sentry. Te sentry mają zablokować możliwość wbiegnięcia tym wszystkim zerlingom, żeby wpierw po prostu zaatakowały mutaliski, a dopiero później dobiegły do nas speedlingi.
Tutaj chciałem rozwalić te kamienie, żeby się przedostać do wrogiej bazy. Jak widziałem, że jest mutaling, że myślałem, że mogą być mutalingi, postanowiłem wybudować blink, żeby jak coś te stalkery wszystkie mogły uciec od zerlingów, jeżeli zostaną otoczone, chociaż na kawałek. I Templars Archive, bo High Templary są do tego bardzo dobre. High Templary są naprawdę dobre, żeby zdejmować zerlingi. Do mutalisków nie są najlepsze z tego względu, że mutaliski biegają bardzo szybko, latają. Widzicie te kropki? To jest miejsce, jak będziecie rzucać kiedyś Psionic Storm na zerlingi i mutaliski, cały czas mi się to myli, to musi się na tą kropkę rzucić, nie na tą jednostkę tu u góry, tylko na kropkę. To jest miejsce, w którym ona stoi. Mój obserwer tutaj był, wyczaił się, co się dzieje, więc postanowiłem przetransportować swoje stalkery, żeby broniły linii minerałów. I czy uda im się obronić? Zapewne uda im się. Tu jest jedno, co chciałem zrobić, właśnie blink, chciałem przeskoczyć, nie udało mi się, niestety ten jeden stalker zginie. Gdyby był blink w to miejsce, to było bardzo nieciekawie dla tych mutalisków, tym bardziej, że ten fotokanon mógł jeszcze trochę atakować. W międzyczasie wysunąłem swoją armię, co było tak naprawdę głupim posunięciem, bo Zerg, gdyby o tym wiedział, to by te swoje mutaliski przerzucił na tą armię i by te trzy biedne stalkery nie poradziły sobie z tym wszystkim, a chwilę by potrwało, zanim reszta mojej armii by przybiegła. Korzystajcie z tego, że mutaliski są naprawdę szybkie i próbujcie dostać się z jednej strony do bazy, jak się nie uda, to z drugiej strony do bazy i gdyby próbował to Zerg, to by mu się to udało, by wyleciał w moją linię minerałów i ja miałbym troszeczkę przechlapane. Miałem ciut za mało gazu? Nie, to nie ja. Tu przeciwnik miał za dużo gazu i co powinien zrobić? Powinien pójść w dużą ilość zerlingów, a nie dalej produkować koruptory. One są niepotrzebne. Nie zobaczył tam żadnego Feniksa, nie zobaczył tam żadnego Voidraya, bo on myślał, że właśnie w to pójdzie, kiedy zobaczył, w to pójdę w jednostki latające. Pewnie myślał, że będą kariery. Nie było, więc te wszystkie koruptory są nieprzydatne, niezdatne, nie nadają się do niczego. A ile jeden koruptor kosztuje? 150 minerałów i 100 gazu. Duża kwota, naprawdę, naprawdę duża kwota. Jak widzicie, mam już te High Templary. One się przydadzą do walki z czymś, co myślałem, co tu będzie, czyli mutaliski i zerlingi. Okazało się, że zerlingów prawie w ogóle nie ma, że są same mutaliski, jest ich dosyć pokaźna ilość. Ilość moich stalkerów jest taka sobie, ale ja miałem upgrade broni 1, on też miał, a ja nie miałem drugiego upgrade'a. To jest coś, o czym pamiętajcie, że też mam po 1. Macie kasę, dajecie upgrade'y, trzeba o tym pamiętać, bo to się może źle skończyć. Ja jak już to chyba, nie wiem, czy mówiłem to teraz, czy mówiłem jak wcześniej myślałem, że nagrywam, trochę gram ospale na tych niższych ligach. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu wychodzi. I już wyruszyłem swoją armią, zobaczyłem te mutaliski, fajnie skupiły się w jedno miejsce i poszedł Psionic Storm na to. Zobaczcie, jak to się pięknie zmienia, jeden Psionic Storm i naprawdę duże szkody robi. Jeszcze chyba jeden będzie tak, dwa razy Psionic Storm trafił i ta armia padła. Jak idzie na was Psionic Storm, uciekajcie tymi mutaliskami, nie rzucajcie ich do ataku, po prostu uciekajcie, dacie radę uciec, bo jest naprawdę szybkie. A jak coś, rozprzestrzeńcie swoją armię, rozrzućcie w różne miejsca, nie trzymajcie w jednym, bo to jest totalna katastrofa. Tak więc mam nadzieję, że podobał wam się ten replay i cykl USS2. Powiedzcie, co chcielibyście zobaczyć następnego. Wiem, ktoś prosi cały czas o protosów. Postaram się, z protosami mam taki problem, że znam ich dosyć dobrze i wszystko wydaje mi się totalnie, totalnie banalne, że no to jest zbyt łatwe, to powinno już ktoś znać. Lepiej mi idzie z teranami, jeżeli chodzi o uczenie się nowych strategii. Tak więc cześć, żegnam was Emil z kanału M Starcraft.